dziadek, babcia, mama, tata słuchali bajek, tyż. No to teraz wszyscy razem posłuchajmy jedną z nich. A jak ci już przybydzie lat, z bajką wyruszaj w wielki świat, bo bajki przeca fajne są. Witam was, kochane dzieciaczki. Zapraszam do posłuchania fajnej bajeczki. A kto was zaproszą? Dziadek Edek z krainy bojek. No, on też, ten mon. Na pewno dużo znocie bajek o księżniczkach i o fajnych księciach. Dziewczynki bardzo lubią takie bajki o księżniczkach. Chłopcy tak za bardzo też nie, no ale... W tej bajce też będą mieli swój udział. Bo będą mogli być fajnym księciem. Nie wiem, czy już nie zdradził troszeczkę, no ale... Postarałbym się to wszystko fajnie powiedzieć. Żyła się książęca para i urodziła im się dziążka. Bardzo była wesolutko od dzieciństwa. Lubiła się bawić. Bardzo dobrze się uczyła. I miała dużo, dużo przyjaciół. Zwłaszcza wśród zwierzątek. Wszystkie zwierzątka ją bardzo, bardzo lubiły. Lata mijały, a młoda księżniczka miała już 14 lat i zachorowała na jakąś tajemniczą chorobę. Nikt nie wiedział, co to jest. Zjeżdżali się różni doktory, zielarze. Wszyscy nie mogli poradzić na ta jej choroba. I wszyscy zgodnie gadali, że księżniczka nie dożyje, biedoczka, 15 urodzin. Księżniczka bardzo się tym przejmowała, no bo smutno jej było. Samej jej było smutno, no i smutno też było, że wszystkim było smutno. Mamie, tacie, wszystkim na dworze. I kiedyś tak wybrała się na spacerek, a tak w zasadzie się już słabo czuła, żeby tak się pożegnać z kwiatkami, z drzewami, z ptaszkami, ze zwierzątkami wszystkimi. I tak wędrowała sobie, wędrowała i spotkała staruszka taką jedna. Biedunia taką, schyloną, garbatą. Porozmawiały ze sobą, pogodały i staruszka powiedziała jej tak: bardzo mi cię żal, ty jesteś taką fajną dziążka. Zaprowadza cię w jedne miejsce i tam coś ci powiem. I zaprowadziła ją do takiego tajemniczego źródełka i powiedziała jej tak: musisz dziennie przez 14 dni wypić kubek tej wody z tego źródełka. I zobaczysz, wyzdrowiejesz. No za bardzo tak dziewczynka nie dowierzała, no ale spróbować trzeba.
Jeden dzień wypiła kubek, drugi, trzeci, czwarty. Jak już miała wypić ten ostatni, 14 kubek, sięgnęła po ta woda w tym kubku i na rozpaczy, a z tego źródła wypływał taki wielki mąż. Strasznie się przeraziła, wystraszyła się i wąż się wtedy odezwał. Nie dostaniesz tego 14 kubeczka. Chyba, że przysięgniesz mi tu, że kiedyś zostaniesz moją żoną. Jeszcze bardziej się wystraszyła. No jak to? Jak mam kiedyś poślubić węża? Ale chęć wyzdrowienia była silniejsza. I zgodziła się. Wypiła ten 14 kubek. No i wierzcie, poczuła się lepiej. Nic ją już nie bolało. Poleciała do zamku. Wszyscy widzieli, że no to nie ta dziewczynka. To nie ta księżniczka. Ojej, jak było wszystkim wesoło. Jak było wszystkim wesoło. Wielka radość zapanowała. Po jakimś czasie książę z księżną wyprawili bal. Cudowny bal, zaprosili dużo gości. Była fajna muzyka, tańce, jedzenie. Jak już tak zabawa dobiegała końca, naraz słyszą jakiś śpiew i pukanie do drzwi. I słyszą za tymi drzwiami: Lina, Lina, Malina, otwórz mi drzwi, moja miła, boś mi przecież przysięgała. Księżniczka otworzyła drzwi. Naraz wszyscy uwidzieli wielkiego węża, co non-stop tylko śpiewał i w zasadzie ryczał: Lina, Lina, Malina, nalej mi wina, ma miła. Goście zaczęli uciekać. Książę chciał wezwać straż, żeby pochwycili tego węża, ale księżniczka nie pozwoliła, bo przypomniała sobie o obietnicy, którą dała temu wężowi, nie? Pamiętacie? No, że zostanie jego żoną. A wąż dalej śpiewał i wołał: Lina, Lina, Malina, zaprowadź mnie do swej komnaty, ma miła, boś mi przecież przysięgała. Księżniczka zaprowadziła węża do swojej komnaty, usiadła w kąciku i tak cało się trząsła ze strachu. I naraz bije zegar, godzina 12:00. Jak skończył pić ostatnią godzinę, co się stało? Wąż zamienił się w pięknego księcia. Pięknego księcia, który ukląkł przed nią i strasznie jej dziękował, że wybawiła go z czarów. Kiedyś jakoś zło czarownica czary na niego podała i tak został wężem. No oczywiście radość była na dworze. Po jakimś czasie wyprawili wesele i żyli długo i szczęśliwie. Tak się ta bajka szczęśliwie skończyła. Choć trzeba dopowiedzieć, że dwie dziurki w nosie i bajka się skończyła.
No to żegnamy się do następnego razu. Żegna was dziadek Edek, skrajny Bojek. Pa, pa.